Dámy a pánové, vítejte u další epizody naší Let's Play série na hru Zaklínač 3 divoký hon. Doufám, že užíváte vanočního cukroví, protože já ho teď žeru jak bězný, takže jo, jdeme na to, trošičku mi to posílilo. Jasně, jdeme se převlíknout, měli jsme jít do těch lázní. Tak jo, slakneme se, ok, opatrně. Tu misi jsem hrál na streamu, pokud se tam někdo byli. A doufám, že jsem vám to některým nevyspoileroval, jinak se za to omlouvám, ale říkal jsem, že pojedeme jenom hlavní vedlejší mise. No a trošku to nevyšlo, já jsem zapomněl, že to mám tady roztočené, takže jo. What? Já teď nevím, jestli jsem dal, jo, dal jsem tu správnou možnost. Chodź, bo już mam gęsią skórkę. A ticho buď. Dobře. Tady je ta nejhnusnější scénka, nebo ten nejhnusnější pohled. Neštěstí, že já tam mám teď před tím mikrofon, takže to tam na to nevidím, vidíte to jenom vy. A vy víte, o čem mluvím, ano, teď se na to díváte, je to přímo před vámi. Dobře. A co ty tam, děcko, máš na údě? Siňák? To? Ne, to tatuáž. Řečivíště. Červona růža? On což označá? Mhm. To... Pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Prawie. Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. My tu gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. CD Projekte, proč mi to děláš? Proč mi to děláš? Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? Wiesz, ja nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, płynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? No przecież z morza cię wyłowili, czyli się rozbiłaś, tak? Tak, na statku. Właśnie, z Nowigradu. I co cię sprowadza na Skellige? Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała Skialowi serce. Zadurzył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups, no ale skoro mleko się już rozlało, to Skial ci się podoba, co? Ježiši Maria, ten sty... No. Mně se teda Skial nelíbí, ale jako... Tady hrajeme za Siri, že jo, takže... Dobře. No, sprawia wrażenie miłego. Ojojoj. Aż tak źle? Astrid, daj już spokój. To, kto jej się Astrid, drż hubu, nebo ti jednu wrazím, že ti vyletí všechny zuby. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale muszę już jechać. Jo, mizimy. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? No, kto by se chciał dziwać na to, co... Śmierdzi rybą. Dobrze. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej zołzy w Lofoten nie ma, sieć już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ja sobie... ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. Rozkaz, ale ja chcę przystawać tę konwersację, dziękuję. Przepraszam, ale naprawdę muszę jechać. Dziękuję wam raz jeszcze. Jo. Widzimy ojcu. Widzimy ojcu, panie picie, protože ty vole. Ja odsud mizim, protože... Oho, jsem mi kašlat úplně z toho. Ale hovno zimná. Dneska, jak jsem šel do autobusy, tak to byla teprve zima. Ne, tahle vodička, do tohle jste by se... Hej, Siri, no tak. Do tohle jste vodičky bych klidně naskočil. On, starý mám za ženštiny. Skvělý žanka. Bacha, ohni. Tak, napít sem. Ležej to, no. Mis mokré tričko. Ticho buď, ženská tam. Ne, minut ty cecky.
Tak, pryč, 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 hlavně se tam nedívat, hlavně se tam nedívat. Já chápu, jaké to pro vás muselo být utrpení, stejně jako pro mě. Tak, mizíme odsud. Zabavit se do osušky. Když neměla ona nějaké kalhoty na sobě? Obleknout se a odejít. Tak. Oh yeah, tohle je ten oblek, ten je ta zbroj, co my přesně potřebujeme. Takže, jo, zadí za skillem dostají. Dobře, nevím, proč se to občas takhle zasekne, já vážně nevím. Možná mi něco běží na pozadí, nebo něco takového. Ah. O, jesteš, koně už gotové. Já tež, to co, jedeme? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra nie naopowiadała ci żadnych głupot. Mhm. Nie. Tylko tyle, że ponoć się podobam. Co? A prosiłem. Zresztą wcale nie, bo oczywiście jesteś bardzo, ale... Wiesz co, lepiej już pojedźmy, bo zaraz zrobi się ciemno, a ty się śpieszysz. Aż tak się nie śpieszę. O, jak jsi měl beton. Chyba pierwszy raz się całujesz, co? Oczywiście, że nie. Nie, tak, pierwszy. Mamy mało czasu, ale trochę cię zdążę nauczyć. Ratujcie się! Nie ruszaj się stąd, ja... Potrafię o siebie zadbać. Vypadá to, že divoký hon dorazil. Co ty tam s tou sekírkou, ty vole? Jdeš na dříví nebo co? Tady, dívej se. Ciri, nevím, co jsi to tam vytáhla, ale než určitě ne, takže... Dobře. Pokus se porazit vaší i divokého honu. OK. OK. Pokusím se. Tak. Oh. Shit. Jak doufám, že se vám bude líbit nová série, kterou jsem začal natáčet a měla vlastně v době, kdy vyjde tato epizoda, tak by měla už být aspoň první epizoda té nové série, takže doufám, že se vám líbí. Opatrně. Lapečku, dobře. Reťando, výborně. Takže jo. Co to? Aha. Jasně. Dobře, ten jsem dostane pěkný rekt. Pěkný rekťando. Oh shit. Shit. Oh. Oh, 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 oh. Dobře, opatrně, 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 Siri. Ať to neschytáme. Dobře. Já vím, že na streamu jsme tady docela dlouho s nimi bojovali. Protože... Těm si smrdí se jen tak nedali. Ačkoliv to jsou 14. levely, to se opravdu jenom zdá. Pojdeš tohle z toho psa. Ne. Rychle zregeneruj si životy, Siri. Jaj. Se nemůžu... No jasně, ale já jsem se neměl jak vylečit. What the fuck? To se zrada. Tohle to je zrada, dámy a pánové, tomu se říká zrada, sakra. Ty snímky jsou nějaké divné dneska, musím říct, že jsou vážně divné. Vůbec se mi to nelíbí. Takže. Moment. Tak, mnohem lepší. Mikina trošičku překáží. trošičku moc, no. Dobře. Což je zase od začátku, boha jeho, no budíš. Ono, když jsem tam potom viděl, jak dlouhý byl ten rozhovor potom s Yennefer, když skončí ta vlastně vzpomínka, tak ty vole, to bude stačit na jednu půlhodinovou epizodu úplně bohatě. Takže bychom se mohli mrknout na nějaké ty vedlejší úkoly.
dělám srandu, ale... Tak. Dobře, dobře. Já doufám, že jsem zase vyladil tu hlasitost, protože jestli ne... No, tak vel, tak jsme docela vprdili, no, musím říct. Dobře, ou. Nice, 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 nice. Skvěle vypadá to, že umí vážně skvěle bojovat. Ou. Výborně. Pojď. Tak. Dobře. Tady ještě máme nějakého adepta na zkoušení. Zkouším z matematiky ty hajzle. Ou, ou, ou. Dobře. Ten mě malem ty dal lekci. OK. Měli bychom začít používat její abilitky, protože... Oh, fuck. Mžík, my nic jiného ještě nemáme. Aha. Vel, zrada trošičku. A tak to byl i hnusný spoiler, ale... Kdyby neřekl, že to nebyl spoiler, tak určitě nejste naštvaní. Nasedni na koně a uteč. Mizíme odsud. Tak. Nemáme koně. Pepno. Co to bylo? Díky Gon. Ragnarok. Koniec świata. Nie, jeszcze nie. Ale muszę uciekać, oni mnie szukają. Wskakuj na konia. Pokażę ci drogę do skały. A sakra, oni szukaj. Musimy odsud wypadnąć. Nie wiem, jak ci dziękować. Podziękujesz, jak dotrzemy na miejsce. Chodź. Ten jej pohled. What the fuck, mate? What you said? Uważaj, spruszaj, Ciri! Nie oglądaj się! Okej. Okay. Se mi líbí, jak jsem tam zařval klepnu a potom mi došlo vlastně, že ta klepna, že klepna tady není, tady je nějaký, ty vole, nevím, co to je za kůň. OK, kůň jako kůň, všichni jsou super, takže jo, mizíme odsud. Au. Cože? Aha. Aha. Ano, výborně, necháme ho odpočinout, ale, no, málem nám to teď nevyšlo, málem nám sekl ten zmrt, ale Ciri je prostě badass a vyšlo jí to, takže super, super, super. Aha. Zatřímaj se! Co? Co to je? Fantomas? Oh, shit. What the fuck? To je ten mini mužiček. Ten, kterého jsme viděli u toho, u barona. Lul. Co se stalo s tím stvorem, co? Rozdrav moji! Jak było, ocyś moje imię.
przemówię. Chudák, ty vole, Yennefer, neřvi na něho do piče. Jaká to musí být, jaká to musí být bolest, vlastně nekromancie. To je zmrtstvo normálně. Aha, ty se tady začne... Se to s ní klepne a bude to v prdeli, Geralte. Vypadá to, že vyšťavila úplně veškerou energii. To nedopadne dobře. Ten facepalm její. No takové, ježiš, co jsem to udělala? Jen, chodźmy stąd, jak najszybciej. Wierz mi, nie musisz mnie namawiać. Ogród, nasz ogród. Ty ogródy, buď po cichu. Pomogłyśmy, a wy? Niebywałe. Spokojnie. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. A wy zapłacicie za to. Pardon. Neměli jsme na vybranou, přesně tak. Jde o Siri. Inaczej nie dowiedzielibyśmy się, co się stało. To důležitější než ta nějaká vaše zahrádka, ty vole. Myślicie, że to was usprawiedliwia? Że dla jednej obcej kobiety możecie zniszczyć nasz ogród? Jo. W waszych oczach na pewno nie. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Geralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed tobą. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie poda. Nikt ran twych nie opatrzy. No a tak zlí zaznaní nemusíte být, jako... Já je klidně navařím. Jen, nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś. Czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo? Gdzie? W Velen. W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziejka. A powiedz, czy to... Zresztą, mniejsza z tym. No tady je, no dobře. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz. Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona, no wiesz... Została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. Dobrze, ja sobie myślę, że to jest troszeczkę... inna ta otázka, ale dobrze. Wiele się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. W co ona się wpakowała? Nie wiem, ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Trop Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. W porządku. To widzimy się za chwilę w Larvik. Dzięki. Za to...
i za pomoc w ogrodzie. Bez ciebie nie dałabym rady. Daj spokój. Geralt, znasz mnie. Rzadko prawie komplementy. Ale zawsze szczerze. Ten Geraltův úsměv. Wow. No dobře. Ošklivé kačátko, jasně, tam nám pokračuje ta hlavní dějová linka, ale mě by zajímalo, co to je v tom Larviku. Moment. V rouše vlčím. What the fuck? What the fuck? To si ani nepamatuju, že bych něco takového dělal. Oh! Tohle to je ten... Ne. Jo jo, tak hej, tohle to budeme, pánové, tohle to musíme udělat. Tohle to je velmi důležitý, velejší úkol. Jo? Je to vlastně... No, já vám nebudu říkat, co to je. Ale je to strašně super vedlejší úkol. Ou. A tohle to není super. Myslím, přízrak není super, ok. Ježiš. Opatrně. Si myslel, že na mě zaútočí mimetka jedna. Dobře. Olej proti hybridům. Já už si kurňa. Ten raf toho Rafarda Bílého, normálně já se asi zcvoknu, jestli ho nenajdu, normálně vážně, ty vole. Jinak už jsem došel k tomu, jak teda uděláme to s těma vedlejšíma úkolama a možná jsem to nějak vymyslel. Nebudu to přímo streamy, ale budou to speciální videa, na které potom, teda natočím, vydám je, budu neveřejné a až celou tu sérii dotočím, tudíž hlavní jakoby úkol, hlavní úkol, hlavní příběh, já už nevím, co melu, kurva, já jsem, no, to je jedno. takže až to celou dějovou linku jakoby dohraju, tak vyjde video, které bude odkazovat na seznam videí pro ty, co by to zajímalo, kde uvidí každý vedlejší úkol prostě a jasně natočený. I s komentářem, protože prvně jsem vlastně myslel, že bych to vlastně jenom udělal, že by to bylo jenom prostě ty vedlejší úkoly a toho, koho by zajímalo, tak by se na to podíval, ale taky by vás to nemuselo bavit, protože bych to nekomentoval, takže to aspoň zkusím komentovat, takže tak, zadí v Larviku za Yennefer, jo. Jsme někdy mohli najít nějaké rychlé cestování, Freyna zahrada, ano, přesně tady, nebo tady Lofoty, tady přímo máme, kolik to je metrů, 40 metrů, tady máme, aha, nepískej na mě. Aha, tohle to není ono, tohle to je ono. Trošičku fail. Co to? Jo, to je kousek od nás. Oho, tak to tam dojedeme na klepně. Protože to je kousek od nás. Možná ten vedlejší úkol bude trošičku delší, ale to vůbec nevadí. Aha. Tak jo. Lofotský hřbitov. A tady je hned další ten. To je hned... co to tady máme? A má tady nějakou bouřku, to se mi nelíbí. To... Odmeditujeme. Někde dopoledne, ať tam jdeme za Yennefer v takový... Dejme tomu... normální čas. Aspoň, že je trošičku pěkně. Tady na Skellige nebude nějak extra pěkné počasí, ale... Když už tak, kurňa, Grat, přeskočí to klepná, ona je vážně šikovná. Vyjede jí tenhle ten kopec? Pojď, klapdo, pojď. Já vím, že ty podkluzuje, ale nevadí. Kurňa, co jsem to zase udělal. Pojď klepná offroad. Tady, po horách, po dolech. Oh shit, promiň klepno. Dobře, pojedeme normálně po cestě, jak civilizovaný člověk, protože chudák potom klepná tady. Dobře. Takže... Opuštěná osada a měli bychom být tady. No vlastně ještě ne. To je sice opuštěná osada,
A budu tady monstra nebo něco, tak to se tam když tak potom teleportuju. Já už si najít ten elixir Rafarda Bílého, protože vážně mi asi z toho mrdne, než to najdu, takže... Takže jo, takže to radši najdu. Mhm. Takže jo. Tak, měli bychom být tady. Tady je nějaká ještě vývěska, tak na tu se mrkneme. Co tady máme? Nic. A tady máme dva zavodna, počest Modron Frey. Zakázka příšera u cesty, dobře. Pardon. A jo. Mhm. Ještě pořád trošičku kašlu, takže já se za to omlouvám, ale budu to minimalizovat. Co to tady sakra dělá? Jo, tady hází nožem normálně. What? Minefer, co sakra děláš? Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży Hindarsfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to pewnie skończył jako karma dla ryb. Niekoniecznie. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Po co? Znałaś go? Nie, ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? Że pomożesz mi znaleźć dżina. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Dámy a pánové, ci co jste četli knížky, ty si teď byste udělat kakao, vemte si ten hrnek, chyťte si ho do ruky, pomalu popíjejte. Ujete. A, protože ten jste vedlejší úkol, který navazuje na knížky. Tak jo. No, když jsem ho hrál poprvé, tak mě to potom neskutečně zahřelo u srdce, co je ten vedlejší úkol, takže jo. Je to vážně super vedlejší úkol a jsem rád, že CD Projekt myslel na tu věc, kterou nevyřešil pan Sapkovský v knížkách a že to takhle můžete vlastně podle sebe vyřešit. Cože? Tady nevím, o čem jste se bavili vy dva, ale to je jedno. Kurňa. Ale prostě ta hra vám teď dávaná vlastně vám dá možnost si vybrat. Což knížky vlastně nevím, jestli by vám dali tu možnost, asi pravděpodobně ne, protože pochybuji, že by vyšly dvě edice knížek. Počkej, stůj. Promluv si s Yennefer, no tak jako mám si s ní pokecat, ale ona se nechce zastavit. Statek s džinem zatonul kdeš v té okolice. Niezbyt konkrétny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odłowić? Nie. Jojo, oni se tady budou popichovat celou tu misi, takže... Jedeme? Nebo nejedeme, nebo si mám sednout, nebo si nemám sednout? Chopit se kormidla? Ne, to nemůžu. Tak já si sednu tady, jestli můžu, ne, jo můžu. Dobře. No takhle budeme sedět od sebe takhle daleko, děláš si srandu? Nevím, či s tím džínem to dobrý pomysl. S jednem už sobě kiedyś poradiliśmy, pamiętasz? Pamiętam, já s Kiro mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędrz się sam. Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia.
Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarz. Get wrecked? A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Dobrej tady zrektil, dobrej tady zrektil. Co mi líbilo, tak. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Mhm, dobra. Esat Eich, Krydery Town! Gotowe, uważaj na siebie. No dobrze, tak ją. Prohledej dno. Zpomalí mi to se... Aha! Takže ono mě to neto. Ono mě to... Oh shit. To pivec. Ježiš. Moc teda neubralo. Hej ty mrtko. No a konečně jsem ho trefil. Vypadá to, že máme neomezenou dechu. Jak jde? Jen, víš, že nelubí, jak mi čítáš v myšlech. Nečítám ti v myšlech, tylko užívám telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku, jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Ja budu se snažit zjistit, co je v té jaskyni, ale až zabiju ten z ty topivce, protože tím mi tady docela dost pijou krev, no. Dobře. Dobře, stačilo, Geralt, nemusíš vystřílet. Ok, ale kde začíná ta jaskyně? Ona bude někde... Někde... Jo, tady. Ono to takhle pokračuje. Mhm. Já si myslel, že tam, kde je ta značka, tak vel... Aha, ne, ono to nepokračuje. No, to je vážně tam, kde je ta značka. Počkat. Tak tam musím ještě doplavat. Wait a second. Nebo tady, víš, že jo. Ne, nebyla, what the fuck? Tak, teď jsem z toho jelen. Aha, už možná vím, počkat. Jo, já vím, že tady něco... What the fuck? Jo, on bere tu jeskyni jakože tohle. Aha, tak to mi nikdo neřekl. Polamané mašty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. No, ty topivce jsem zabil. Ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Ojaj. Falešný poplach, jo, říkáš. Ty vole. No dobře, no. Kolik máme? Máme 32 minut, super. To je vážně super. Jako. Really good. Tato epizodka bohužel bude trošičku delší. No. Tím ještě došlo, že nemám udělané intro na novou sérii, ačkoliv už mám natočenou tu hru přímo, ale nemám ještě intro ani náhleďáky. A počkat, já se vlastně musím vrátit tady, takže projdeme, hačneme si, výborně, Geralte. Takhle to vypadá, jak Yennefer řídí. Ou, a jakože... Co zrobíš, jak už znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o Złotej Rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenia. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Tady něco smrdí, dámy a pánové, ona nás jen využívá. No, tady ten plot twist, ona je čarodějnice, jo? Čarodějka, pozor na to. Jo? Tu což jest, kolejný vrak. Jej. Či náš džín si tam nechová. Já si myslím, že to pořád nebude ono. Je nefér. Proč mi to sakra děláš? Hop. Tak. Dobře, co tady máme? Něco speciálního? Vypadá to, že ne? Ten vrak leží tu už jakýs čas. Drevno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. To je něco, nie? Czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Strzały wbite w burtę. Takich lotek używają ludzie z Faraona.
Mrtka jedna, ty vole, si tu přijebala nějakým způsobem, svině. Trošičku to tady obeplujeme, trošičku víc. Je super, že máme neomezený dech, protože kdybychom měli omezený dech, tak to je ještě víc v prdeli než... Oh, tady nějaká truhla. Počkat, a hned ještě nějaké stopy. Škelet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna Skaligijczyka. Insygnie klanowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Faroe. Ten drakar zaatakowali ludzie z Faroe. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Mhm, trzeba szukać niekam inam, także... Ne. Ne, ja tak... Ne. Dobrze, stačilo, okej. Kurňa, už mi to začíná srát, dámy a pánové. Coraz sprawniejsi. Už je to otravné. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawę z góry. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strum. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Ale, ty, nie Geralt, ale Yennefer. Ty komplimenty. No. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. Jo, jasně, ještě jedno dno. Doufám, že je to už poslední, protože už to začíná být vážně otravné. Ona vážně neví, co chce, ona vážně... Ona ani možná neví, co hledá. Ona ví, že hledá toho džina, nebo spíš toho mága. Ale... Prostě vážně neví, co hledá. Oh, tam něco je. Vidíš coś? Vidím. Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz. Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis fajte weiden en eichte il weit. To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Eis fajte weiden en eichte il weit. Nie zrobiono tego żadną konwencjonalną bronią.